Cześć, dzień dobry. Magda Kopaczewska, Relacje Inwestorskie LPP i Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP. Dzień dobry. Witamy Was na naszej konferencji wynikowej za drugi kwartał, na której opowiemy Wam, co takiego ciekawego wydarzyło się w naszej firmie od ostatniego naszego spotkania. Opowiemy Wam o naszych wynikach finansowych za drugi kwartał, a także powiemy o naszych planach. Na końcu tradycyjnie zapraszamy Was do zadawania pytań. A zaczniemy od wydarzeń. W lipcu otworzyliśmy w Izraelu kolejny salon marki Reserve. To już jest czwarty salon naszej marki Reserve w tym kraju. Salon jest dedykowany damskiej kolekcji. Znajduje się w centrum handlowym w Tel Awiwie, w bardzo dobrej lokalizacji, często odwiedzanej przez turystów i mieszkańców. Co warto podkreślić, to Izrael jest krajem, gdzie mamy najwięcej salonów marki Reserve wśród krajów regionu Bliskiego Wschodu. Równolegle do rozwoju naszej marki flagowej Reserve ostatnio otwieraliśmy nasze sklepy, mieliśmy intensywny rozwój naszej marki Sinsay, najmłodszej marki z segmentu value for money. Z jednej strony rozwijaliśmy Sinsay online na rynkach, na nowych rynkach, a z drugiej strony mieliśmy sygnał od naszych klientów o potrzebie sklepów stacjonarnych, tam gdzie tych sklepów stacjonarnych nie ma, a tylko działa online. I to utwierdza nas w słuszności naszej strategii omnichannelowej organizacji. Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, w drugim kwartale otworzyliśmy 56 sklepów Sinsaya, głównie w krajach, gdzie jesteśmy obecni, ale to potwierdza potencjał do nasycania tych rynków. Natomiast jeśli chodzi o kanał internetowy tej marki, to warto powiedzieć, że Sinsay bardzo dobrze radzi sobie w kanale online. Aż 40% sprzedaży tej marki pochodzi właśnie z online'u. Najbardziej popularne kolekcje tej marki online to kolekcja dziecięca i kolekcja home, dlatego też rozwijamy mocno ofertę i zarówno kolekcji właśnie dziecięcej i kolekcji home online. Na ostatniej konferencji wspominaliśmy o bardzo dobrych wynikach marki Sinsay na nowych rynkach online'owych, nowych to znaczy Grecja, Hiszpania i Włochy, i teraz w drugim kwartale możemy również potwierdzić bardzo dobre rezultaty online'owe tej marki, 23 miliony złotych sprzedaży Sinsaya z tych krajów i co ciekawe najwięcej z Grecji. Warto też wspomnieć o naszej aplikacji Sinsaya, która już dzisiaj ma 2 miliony pobrań, co zachęca też nas do rozwoju aplikacji na zagranicznych rynkach. I reasumując temat Sinsaya, widzimy w tej marce potencjał, szczególnie w dzisiejszych czasach, i chcieliśmy podkreślić, że ta marka cały czas ma przewagę konkurencyjną, jeśli chodzi o cenę. Wrzesień to tradycyjnie powrót do szkół, sierpień to dla naszych klientów czas przygotowania do tego powrotu, a dla naszej branży jest to okres tak zwanego efektu back to school. W tym roku zauważyliśmy, że nasi klienci ze względu na ładną pogodę w sierpniu przesunęli zakupy na miesiąc wrzesień i dzisiaj już możemy powiedzieć, że wrzesień dla nas był bardzo dobrym miesiącem pod względem sprzedażowym. Co ciekawe, back to school zawsze mocniejszy był w offline niż w online. Klienci wolą przychodzić chętniej, klienci, klientki z dziećmi wolą chętniej odwiedzać sklepy stacjonarne w tym okresie. Dlatego w tym roku postanowiliśmy wzmocnić kanał online akcjami promocyjnymi i to przyniosło bardzo dobre wyniki, ponieważ sprzedaż w okresie back to school była zarówno mocna jak w online, jak i w offline. Natomiast co było przewagą, jeśli chodzi o nasze tegoroczne kolekcje back to school? Dywersyfikacja kolekcji. Z jednej strony można było kupić w naszych salonach tradycyjną białą koszulę na rozpoczęcie roku szkolnego, ale z drugiej strony można było kupić zestaw na WF, można było kupić szkolne akcesoria.
To, co było też jeszcze mocne, to kolekcje z topowymi wzorami licencyjnymi, które cieszyły się popularnością wśród naszych najmłodszych klientów i klientek. Na przykład licencje z Pikachu. Każdy przedszkolak chciał mieć bluzę z Pikachu. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, mówiąc o tym okresie back to school, to jest to czas, kiedy nasi klienci nie tylko przychodzą do sklepów po szkolną wyprawkę, ale jest to okazja, żeby wymienić garderobę na jesienną i dlatego bardzo ważne jest, żeby w tym czasie zaoferować klientom szeroką ofertę nowej kolekcji jesień-zima. O kolejnych wydarzeniach przekażę teraz głos Przemkowi, bo o kolejnych wydarzeniach powie Przemek. Dziękuję bardzo. Wiedzą Państwo, że kiedy jakiś obszar działalności naszej firmy staje się albo dość duży, albo strategicznie ważny, to taki obszar wydzielamy do oddzielnej spółki córki. Tak stało się w roku 2017 z naszą działalnością odnośnie sklepów w Polsce. Powstała spółka LPP Retail. W ubiegłym roku do odrębnej spółki wydzieliliśmy nasze działania informatyczne i właśnie powstała wtedy spółka Silky Coders. Natomiast w tym roku wyodrębniliśmy działania logistyczne do odrębnej spółki. Powstała spółka LPP Logistics. Główne cele to przede wszystkim rzeczywiście skrócenie tego łańcucha decyzyjnego odnośnie biznesu. Także teraz ta decyzyjność jest o wiele krótsza, szybciej mogą zapadać decyzje. W logistyce dodatkowym elementem jest oczywiście zarządzanie coraz większą, rosnącą siecią magazynów, zarówno fulfillment centers, jak i distribution centers. No i też chodzi tutaj o lepszą alokację kapitału w grupie. Ta spółka może również też świadczyć usługi na zewnątrz. Oczywiście nie będzie to korowa działalność, bo 95-99% działalności i tak jest ukierunkowane na działalność LPPS-a. Proszę Państwa, kontynuujemy działalność na Ukrainie. No dzisiaj będzie w ogóle dużo informacji na temat rynków zagranicznych. Krótki update na temat Ukrainy. Na koniec roku, czy wchodząc w ten nowy rok obrotowy, mieliśmy 159 sklepów działających na Ukrainie. Działania wojenne zmieniły w ogóle i strategię biznesową, i podejście do właśnie zatowarowania sklepów. Także wojna na Ukrainie zmieniła w naszym przypadku w ogóle strategię rynków wschodnich. Na Ukrainie działa obecnie 96 sklepów w regionach bezpiecznych w krótszym reżimie czasu pracy. Pracują tylko te osoby, które wyrażają na to zgodę. 25 sklepów jest totalnie straconych dla nas. Są to właśnie sklepy stracone czy zniszczone w czasie działań wojennych. I pozostałe 38 sklepów są to sklepy, które jeszcze są zamknięte. Nie wiemy, czy się otworzą. To zależy od tego, jak bezpiecznie będzie w tych miejscach, gdzie te sklepy są zlokalizowane. Także od czerwca tego roku wznowiliśmy dostawy nowych kolekcji na Ukrainę. W sierpniu już rzeczywiście poszła pełna wymiana kolekcyjna. Do tego jeszcze od miesiąca maja otworzyliśmy sklep e-sklep czy sklep internetowy na Ukrainie. Także ten rynek działa tak, jak na to pozwalają te realia wojenne. Chociaż widzimy, że sprzedaże są dobre, pewnie konkurencja jest mniejsza, a z drugiej strony ludzie chcą powrotu do normalności. Chcą chodzić do pracy, do szkoły, żyć normalnie. Drugi element strategii naszej wschodniej to, jak Państwo wiedzą, był rynek rosyjski. Był, bo już ten rozdział został zamknięty. Sprzedaliśmy spółkę rosyjską, także w maju podpisaliśmy umowę. Ona została sfinalizowana, oficjalnie potwierdzona w czerwcu. No i z końcem czerwca grupa LPP straciła kontrolę nad rynkiem rosyjskim. Chciałem Państwu przybliżyć rzeczywiście kulisy tej transakcji, bo rozliczenie nie jest trywialne, natomiast to, co powinniśmy Państwu powiedzieć, to cena sprzedaży. Sprzedaliśmy spółkę, cofnę się o jeden krok w tył. Mamy dwa elementy transakcji. Mamy sprzedaż sklepów i sprzedaż towarów. To są dwa różne elementy tej samej dużej transakcji sprzedaży biznesu rosyjskiego. Sprzedaż sklepów rosyjskich. Sprzedaliśmy sklepy za 600 milionów złotych. Cena jest wyrażona w dolarach, natomiast tutaj w przeliczeniu z dnia transakcji jest to 601 milionów złotych.
Cena będzie zapłacona w ciągu najbliższych 4 lat, jest wyrażona, no jest będzie płacona w ratach. W związku z tym na dzień bilansowy była konieczność przeliczenia tej transakcji czy tej ceny sprzedaży, zdyskontowanie z jednej strony z powodu czasu, z drugiej strony z powodu ryzyka kraju. Także dyskonto wyniosło 304 miliony złotych, taki był rzeczywiście odpis, co oznacza, że na dzień transakcji zdyskontowana wartość, którą ujęliśmy w księgach, wartość ceny sprzedaży to 296 milionów złotych. Między dniem transakcji a dniem bilansowym kurs dolara wzrósł, w związku z tym jeszcze odnotowaliśmy dodatnie różnice kursowe w kwocie 27 milionów złotych na tej transakcji, czyli na dzień bilansowy, na dzień 31 lipca, wartość należności ze sprzedaży sklepów rosyjskich w naszych księgach to 324 miliony złotych. Z drugiej strony, jak to wyglądało od strony PNL-a, czyli wprost, ile straciliśmy na tej transakcji. Także zdyskontowana cena sprzedaży, widzą to Państwo w tej środkowej części slajdu, to 296 milionów złotych. W naszych księgach, w księgach jednostkowych spółki matki, spółki LPPS-a, wartość udziałów, za jakie kupowaliśmy historycznie, czy inwestowaliśmy w tą spółkę, podnosząc kapitał w kolejnych latach, to zainwestowaliśmy w biznes rosyjski 913 milionów złotych. Także sprzedaliśmy za 296 coś, co było warte 913 milionów złotych, czyli wprost na jednostkowym sprawozdaniu spółki matki mamy stratę w wysokości 616 milionów złotych. Także to jest ta strata 600 milionów, którą odnotowaliśmy na poziomie LPP SA. Natomiast na poziomie wyników skonsolidowanych to jest dość skomplikowane, natomiast no właśnie, było jeszcze przeliczenie różnic kursowych, były przeliczenie marż, które wynikały z rozliczeń wewnątrzgrupowych i nie wchodząc już w szczegóły, ale ta tak zwana strata na utracie kontroli nad biznesem rosyjskim w skonsolidowanym sprawozdaniu wyniosła 347 milionów złotych. Czyli ta cała transakcja spowodowała, że na skonsolidowanym mieliśmy mniejszą stratę, na jednostkowym 616 milionów, na skonsolidowanym 347 milionów złotych. Kiedy jeszcze trwała transakcja i rozliczaliśmy to wszystko, to ta spółka była jednak ciągle w grupie, więc wyniki wypracowane od początku roku do dnia sprzedaży, czyli do 30 czerwca, te wyniki też liczyły się do naszych wyników grupowych. No i w tym okresie straciliśmy na tym biznesie z powodu między innymi tego, że sklepy były przez większość czasu zamknięte, to strata wyniosła 107 milionów złotych. 107 milionów złotych straty na biznesie. Jednocześnie pamiętają Państwo, że na koniec ubiegłego roku zawiązaliśmy rezerwę, zawiązaliśmy odpisy na utratę wartości sklepów rosyjskich i ta kwota, przepraszam, ten odpis był wyrażony w rublu. Więc po przeliczeniu na rubel rosyjski do złotówki na dzień bilansowy mamy odwrócenie odpisu na 403 miliony złotych, czyli utrata kontroli plus odwrócenie odpisu minus straty, które ponieśliśmy za ten okres, kiedy jeszcze sprawowaliśmy kontrolę, to jest strata 51 milionów złotych do naszego sprawozdania finansowego i wykazujemy to w PNL w linii działalność zaniechana, czy wyniki z działalności zaniechane. Do tego mamy jeszcze drugą część transakcji, a więc sprzedaż towarów do sklepów rosyjskich. Także tak długo jak jeszcze wszystko było w porządku, nie wybuchła wojna, my towarowaliśmy nasze sklepy w Rosji, no właśnie, kolekcją wiosenno-letnią. Te towary, które wysłaliśmy do Rosji, do sklepów, należność za te towary zafakturowana wyniosła ponad 1 mld złotych. No i w ramach tego dealu, tej całej transakcji, zgodnie z umową, te pieniądze za wysłane towary zostaną nam zwrócone. No i teraz uwaga. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale my rozliczamy się z naszymi spółkami zagranicznymi w walutach lokalnych. Czyli jak wysyłamy towar do Czech, to fakturujemy ten towar w koronie czeskiej. Jeśli wysyłamy do Chorwacji, to w kunie chorwackiej, na Węgry, w forincie i tak dalej. Czyli mamy scentralizowany dział treasury, który zarządza pozycją walutową firmy. I po to, żeby
No właśnie, nie zrzucać ryzyka kursowego do naszych spółek zależnych, fakturujemy je w walutach lokalnych. Tak też było ze spółką rosyjską. Fakturowaliśmy spółkę rosyjską w rublu rosyjskim. Także te wszystkie nasze należności były wyrażone na fakturach w rublu. Kiedy rozpoczęła się wojna, zaczęły się też bardzo duże fluktuacje rosyjskiej waluty. Jeszcze przed wojną płaciliśmy 5 groszy za jednego rubla, 5 polskich groszy za jednego rubla. W czasie działań wojennych rosyjska waluta bardzo straciła na wartości, także nawet wtedy było to 3 grosze za rubla i wtedy w pierwszym kwartale odnotowaliśmy duże ujemne różnice kursowe na tych należnościach. Później no w pewnie sztuczny sposób ten rubel był windowany w górę. Ostatnio jak robiliśmy też transakcje sprzedaży i w ostatnich dniach widzę, że jest rzeczywiście bardzo silny rubel utrzymany przez rosyjski bank centralny na poziomie 8 groszy za rubla. W związku z tym pojawiły się, no właśnie, przeliczone należności w rublu na złotówkę, wyniosły ponad 1 miliard złotych. My też zanotowaliśmy duże dodatnie różnice kursowe. Te różnice kursowe wyniosły ponad 360 milionów złotych tylko na przeliczeniu właśnie pozycji rublowej do nowego kursu walutowego. Także mamy umocnienie rubla, mamy duże należności ze sprzedaży tego towaru jeszcze sprzed wojny. No i w tym momencie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zafiksować te rozliczenia nie już w rublu rosyjskim, nie w złotówce, tylko w amerykańskim dolarze. Także na dzień dzisiejszy te należności zostały przeliczone i zafiksowane umową na dolar amerykański. W związku z tym też będą fluktuować w zależności od kursu dolara do złotówki. Dodatkowo jeszcze mieliśmy oczywiście odpis wynikający z ryzyka kredytowego na 46 milionów złotych, także to też poszło w koszty jednorazowe one-offy drugiego kwartału. No liczymy, że zgodnie z tą umową te należności spłyną do nas do końca maja 2023 roku. Natomiast no, na dzień dzisiejszy, co mogę powiedzieć, biznes został sprzedany, utraciliśmy kontrolę nad tym biznesem, w związku z tym jest to już biznes nowego inwestora. My zamknęliśmy rozdział współpracy z Rosją i w tej chwili skupiamy się na rynkach Europy Południowej i Europy Zachodniej, o czym za chwilę też Państwu opowiem. Także patrząc na tę mapę, która no, zmieniła się znacząco, nie mamy już działalności w Rosji, w związku z tym skupiamy się na Europie Centralnej i Europie Zachodniej. Proszę zobaczyć, że w Polsce prawie 1000 sklepów. Takie duże, znaczące dla nas kraje to oczywiście Rumunia, 118 sklepów, to Czechy, ponad 100 sklepów. Nadal oczywiście rynek ukraiński, prawie 100 sklepów. Pytany też jestem często, na jakich rynkach będziemy się rozwijać. O tych nowych rynkach za chwilę opowiem, natomiast proszę spojrzeć właśnie na tę mapę, na te rynki, na których dzisiaj jesteśmy. Ciągle mamy możliwość nasycania rynków Europy Centralnej naszymi sklepami. Bo jeśli porównamy Polskę do takiej Rumunii, Rumunia ma połowę mniej obywateli, ale to w takim prostym przeliczniku oznaczałoby, że powinna też mieć połowę sklepów tego, co w Polsce. Więc jeśli w Polsce mamy 1000 sklepów, to dlaczego nie moglibyśmy mieć w Rumunii 500 sklepów? W Czechach też możemy mieć więcej sklepów, w Serbii, w Bułgarii. Znaczy patrząc na taki prosty przelicznik, liczba ludności do sklepów, widzimy, że możemy nadal nasycać rynki Europy Centralnej naszymi sklepami i to jest jeden z elementów naszej strategii i to jest również ważne dla naszego wzrostu w kolejnych latach. Natomiast patrząc teraz na tabelę po lewej stronie, widzimy rzeczywiście spadek liczby sklepów o 265 właśnie z powodu utraty rynków wschodnich, także na koniec drugiego kwartału mieliśmy w naszej sieci 1756 sklepów. Idąc dalej do wyników finansowych, muszę znowu zrobić to zastrzeżenie, że no właśnie, mamy taki dualizm. Mamy z jednej strony wyniki takie, jak raportowaliśmy Państwu przed rokiem, czyli z uwzględnieniem biznesu rosyjskiego. Mamy drugą kolumnę, która nazywa się po przekształceniu albo inaczej z wyłączeniem spółki rosyjskiej z naszych wyników, po to, żeby móc porównywać właśnie te przysłowiowe jabłka do jabłek do tego roku. Czyli ten rok to już jest działalność bez spółki rosyjskiej, także działalność kontynuowana, więc porównujemy z jednej strony do działalności bez Rosji w ubiegłym roku, ale też mamy no, te nasze historyczne zapisy, tak jak wtedy jeszcze, kiedy nie było wojny, kiedy wyniki spółki rosyjskiej po prostu liczyły się do działalności całej grupy.
Dla tych z Państwa, którzy chcą zerknąć, jak wyglądały właśnie nasze wyniki przeliczone za poprzedni rok na poszczególne kwartały, więc pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, znajdziecie to Państwo w naszym databooku, który też opublikowaliśmy na naszej stronie. Także idąc do naszych wyników, proszę Państwa, na koniec pierwszego półrocza byliśmy obecni w 38 krajach, sprzedaż grupy wzrosła o 23%, licząc do wyników, kiedy jeszcze wtedy wyniki spółki rosyjskiej były liczone, do wyników grupy. Dobre wzrosty w like-for-like'ach, sklepy stacjonarne sprzedają bardzo dobrze, ale również szybko rozwija się nasz online, szczególnie w drugim kwartale, zaraz to zresztą pokażę na kolejnych slajdach. 24% wzrostu na online na półroczu, 30% wzrostu w like-for-like'ach. No ta powierzchnia handlowa niestety obniżyła się z powodu utraty rynków wschodnich około 10%. I spójrzmy proszę teraz na wyniki sprzedażowe drugiego kwartału. Rzeczywiście rekordowy wynik, 4,3 miliarda złotych obrotów za drugi kwartał, pomimo tego, że nie ma tu rynków wschodnich, a na wykresie po lewej stronie widzą Państwo no, właśnie te dane historyczne z rynkami wschodnimi. Po prawej stronie widać, które brandy rosły najszybciej. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że Sinsay stał się teraz największym naszym brandem w grupie pod względem wartości sprzedaży. Także za drugi kwartał sprzedaż Sinsaya to 1,6 mld złotych, a Reserved 1,5 mld złotych. Także Sinsay teraz jest numerem jeden i wzrosty w Sinsayu są ciągle najszybciej. To, co mówiła Magda, zarówno w online, jak i w offline. Dodajemy nowe sklepy, ale też szybko rozwija się online w tej grupie produktowej. Również Reserved miało dobry drugi kwartał. Tutaj te kolekcje, no właśnie, damskie sprzedają się najlepiej, dziecięce sprzedają się świetnie przez internet, także jesteśmy zadowoleni z wyników drugiego kwartału, jesteśmy zadowoleni z tego, jak przyjęte zostały nasze kolekcje przez klientki i klientów. No a cóż, widać też w tabeli, że te marki, które cieszyły się dużym powodzeniem na wschodzie, a więc Crop House, niestety w tej chwili cierpią, bo mają spadki sprzedaży. No jednak dodajemy tutaj też więcej sklepów, wierzymy, że w kolejnych kwartałach te brandy też będą odnotowywały wzrosty sprzedaży rok do roku. Przejdźmy do sprzedaży internetowej. No właśnie, w czwartym kwartale ubiegłego roku mieliśmy rekordową sprzedaż, ponad 1,2 mld. Prawie tak samą wysoką sprzedaż mieliśmy również w drugim kwartale tego roku, także ten internet rośnie nadal dynamicznie. Na wykresie po prawej stronie widzą Państwo odniesienie drugiego kwartału rok do roku. No znowu, w danych historycznych jest uwzględniona Rosja, to jest ten zielony pasek, który nazwaliśmy pozostałe regiony. Także mamy duży wzrost w Polsce, ponad 50%, mamy prawie 100% wzrostu na rynkach europejskich, no i właśnie spadek na rynkach wschodnich, dlatego że nie mamy już sprzedaży sklepu rosyjskiego, natomiast jest jeszcze ciągle, czyli wznowiliśmy właśnie sprzedaż online na rynku ukraińskim. No prawie 1/3 całości sprzedaży w tej chwili to jest internet i jak patrzymy sobie na poszczególne no właśnie media czy też urządzenia, przez które są realizowane te sprzedaże, w tej chwili 70% sprzedaży idzie przez urządzenia mobilne, ale aż 87% całości wizyt na stronach internetowych to są smartfony. Takie są znaki nowoczesności. Dlatego też musimy rozwijać aplikacje. Tak, rozwijamy aplikacje, to jest dobry punkt. Mamy w tej chwili działające aplikacje Reserved i Sinsay. Mówiłaś, że ile milionów odsłon? 2 miliony odsłon. 2 miliony odsłon w aplikacji Sinsay, tak? I w tej chwili pracujemy nad tym, żeby, jak to się ładnie mówi, międzynarodawiać te aplikacje, żeby dodawać kolejne języki, żeby móc je wprowadzić na nowe rynki. Dokładnie tak jest. Przejdźmy jeszcze do podziału sprzedaży na regiony. Oczywiście, że rynki, no, te, które się ciągle rozwijają, rosną u nas najszybciej. Myślę o online, dodawaniu nowych sklepów, także rynki Europy, poza Unii Europejskiej, poza Polską rosną najszybciej, ponad 60% wzrostu rok do roku. Polska rośnie też szybko, dwucyfrowo, 25% wzrostu. Pozostałe regiony z powodów wojennych niestety ucierpiały. No i po prawej stronie widzą Państwo tabelę z powierzchnią handlową, która na totalu spadła nam o 10%. Jednak widzimy fajne, szybkie, dwucyfrowe wzrosty w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. No właśnie, teraz kiedy
Polska stanowi ciągle jeszcze mniej niż 50% i chcemy, żeby rzeczywiście ta zagranica się szybciej rozwijała, ale Polska to 43% całości sprzedaży grupy. Natomiast kolejne trzy rynki poza Polską, które są dla nas bardzo ważne, bo tam są największe sprzedaże, to Rumunia, Czechy i Niemcy. Oczywiście ta proporcja zmieniła się, przychody z Polski stały się mniejsze w momencie, jak utraciliśmy Rosję. A ta część jest coraz większa, bo preferowaliśmy właśnie czynsze od obrotu. Szczególnie w marce Sinsay podpisujemy większość umów jako czynsze od obrotu. Też koszty personelu rosną. Większa sprzedaż to oznacza, że musimy mieć więcej osób w sklepie do obsługi trafiku, do obsługi klientów, do obsługi towarów. Oczywiście w związku z tym też wynagrodzenia rosną.
No cóż, tutaj też spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach nie będzie łatwiej, no bo rząd zapowiada wzrosty minimalnej krajowej pensji, to też przełoży się w kolejnych kwartałach pewnie na wzrost kosztów personelu, stąd trzeba będzie też pomyśleć o wzrostach cen produktów, żeby pokryć wzrost kosztów, wzrost inflacji. Co jeszcze możemy powiedzieć o kosztach? Po prawej stronie widzą Państwo koszty w przeliczeniu na metr kwadratowy całościowe, więc sklepy razem z e-commerce'em, razem z centralą, i mieliśmy rzeczywiście wyjątkowo wysokie koszty digital marketingu czy tej reklamy internetowej w drugim kwartale, stąd wybicie kosztów w przeliczeniu na metr ponad 400 zł. No, zależało nam na tym, żeby dobrze, szybko wejść na rynki te nowe Europy Południowej, a więc Hiszpania, Włochy i Grecja, stąd większe wydatki marketingowe. Pewnie w kolejnych kwartałach będzie tych wydatków już mniej i będziemy patrzeć ciągle na ten wskaźnik, o którym mówiliśmy wcześniej, a więc koszty do sprzedaży, OPEX do sales. Zależy nam na tym, żeby ten wskaźnik był poniżej 42%. Dobrze, przechodzimy w takim razie do rachunku zysków i strat. Omówimy najpierw drugi kwartał. No właśnie, w tabeli po prawej stronie widzą Państwo te trzy kolumny z wartościami i później czwarta kolumna z procentami. A więc najpierw mamy po lewej stronie wyniki drugiego kwartału historyczne sprzed roku z Rosją, tak jak Państwu raportowaliśmy właśnie rok temu. W środku mamy kolumnę, która nazywa się po przekształceniu, wyniki po przekształceniu, a więc wyniki z wyjęciem biznesu rosyjskiego z poprzedniego roku. No i oczywiście ten rok, drugi kwartał bez Rosji już. Także odnotowaliśmy 4,3 miliarda złotych sprzedaży, wzrost o 45% rok do roku. Także w kolumnie z procentami porównujemy te dwie kolumny, tak zwane jabłka do jabłek, zaznaczone szarym kolorem. Także na tych odniesieniach się skupiamy. Marża handlowa, no właśnie, niższa niż to, co było przed rokiem, kiedy mieliśmy biznes rosyjski u nas. W tej chwili jest to marża tylko 0,5 punktu procentowego wyższa, 52% za drugi kwartał. No i koszty, które właśnie przez digital marketing głównie rosły szybciej niż koszty sprzedaży, stąd zysk operacyjny wyniósł niecałe 400 milionów złotych, był wyższy o 16% rok do roku. Na działalności finansowej netto na pewno warto właśnie przypomnieć te różnice kursowe dodatnie, które wygenerowane zostały na rozliczeniu należności rublowych z rubla na złotówkę, także ponad 200 milionów złotych zysków z różnic kursowych. No, po odliczeniu jeszcze podatku mamy zysk netto na tej działalności kontynuowanej, a więc bez Rosji, w wysokości prawie 550 milionów złotych, to jest dwa razy więcej niż przed rokiem. No i właśnie, mamy tą linię przedostatnią, która nazywa się zysk netto lub strata na działalności zaniechanej, a więc tu jest ten biznes rosyjski. W drugim kwartale to była strata prawie 300 milionów złotych. No i w tym momencie zysk netto całej grupy za drugi kwartał wyniósł prawie 250 milionów złotych. No był niższy rok do roku. Na dole widzą Państwo jeszcze tabelę z kapitałem obrotowym, z cyklem obrotu gotówki, z przepływami operacyjnymi. No tak, te przepływy operacyjne były gorsze w tym roku ze względu na to, że mieliśmy wcześniejsze zatowarowanie nową kolekcją jesienno-zimową, żeby uniknąć tych zerwanych łańcuchów dostaw, stąd większe nakłady na zapasy. Z drugiej strony pojawiła się też ta należność ze spółki, sprzedanej spółki rosyjskiej i ona... Te ponad miliard złotych spowodowało, że kapitał obrotowy no, jest teraz ciut gorszy niż było to przed rokiem. Przejdźmy jeszcze do wyników całego pierwszego półrocza. Prawie 7,5 miliarda złotych sprzedaży w pierwszym półroczu. To jest duży wzrost, ponad 50% rok do roku. Marża handlowa podobna rok do roku, oczywiście bez wliczenia marży rosyjskiej. No i zysk operacyjny, koszty. Koszty rosną wolniej niż przychody na półroczu, także tutaj wykorzystujemy naszą dźwignię operacyjną, to jest pozytywne. No i mamy 500 milionów złotych zysku operacyjnego, dwa razy więcej niż przed rokiem. Po doliczeniu dodatnich różnic kursowych, ale odjęciu podatków, mamy zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości ponad 560 milionów złotych, dużo, dużo więcej niż przed rokiem.
No a właśnie po odliczeniu tej działalności rosyjskiej, która nazywa się działalnością zaniechaną, mamy 500 milionów, 514 milionów zysku netto, 7% więcej niż przed rokiem. Także sytuacja finansowa jest dobra, rachunek zysków i strat widzimy z zyskiem, jesteśmy zadowoleni z pierwszego półrocza tego roku, pomimo tych wszystkich turbulencji, które mamy wynikającej z wojny na wschodzie. Jeszcze kilka słów na temat bilansu. Zadłużenie, no cóż, wzrosło trochę, 4,3 miliarda złotych zadłużenia netto według MSSF-u 16. Oczywiście tutaj nie ma już wpływu spółki rosyjskiej, tak samo jak w naszych danych z zapasami, tam już nie ma zapasów spółki rosyjskiej. No wskaźnik zadłużenia, ten liczony według MSSF 16, znajduje się na bezpiecznym poziomie, poniżej 2 jako wskaźnik za długu netto do EBITDA. No co warto jeszcze powiedzieć, że w tym wskaźniku długu netto nie wliczamy kaucji i depozytów, które mamy wniesione jako zabezpieczenie faktoringu odwróconego, a była to znacząca kwota 1,4 miliarda złotych. Ciągle inwestujemy. Co prawda ten CAPEX jest trochę niższy niż w roku poprzednim, ale to właśnie dlatego, że została już wyłączona ta działalność rosyjska, także w tym roku, w drugim kwartale wydaliśmy 230 milionów złotych na inwestycje. No jak Państwo widzą z tego wykresu, większość z tego to są inwestycje w nowe sklepy. Także podsumowując, pierwsze półrocze, z którego jesteśmy zadowoleni mimo tych trudnych czasów, mimo właśnie wojny na wschodzie, mimo wszystko udaje nam się, wydaje się, dobrze zarządzać naszym biznesem. Mamy fajne sprzedaże, dobre sprzedaże w sieci stacjonarnej. Mamy szybko ciągle rosnący e-commerce, także jesteśmy zadowoleni tutaj z przychodów. Marże są, cóż, dobre ciągle. No i właśnie kontrolujemy mocno koszty. Zadłużenie jest na w miarę niskim poziomie, zobowiązania handlowe wyższe od zapasów, także pomimo sprzedaży biznesu w Rosji, nasz biznes jest ciągle zdrowy, ciągle się rozwijamy i mamy dobre perspektywy na przyszłość. No właśnie, i teraz kilka słów o perspektywach. Z jednej strony, mówiąc o celach na ten rok, za chwilę powiemy o dłuższej fali, no to co widzimy? Widzimy, że biznes rozwija się dobrze, to co powiedziała Magda. Dobrze weszliśmy w sezon jesienno-zimowy. Ten back to school jest rzeczywiście bardzo silny, mocny, dobre sprzedaże, co też jest dobrą prognozą na kolejne miesiące tego roku. Zazwyczaj jest rzeczywiście tak, że jak sezon się dobrze zacznie, to on się też dobrze kończy. Liczymy, że ten trend, który obserwowaliśmy historycznie, będzie utrzymany również w tym roku. Także podtrzymujemy plan przychodów na ten rok ponad 16 miliardów złotych, a więc wzrost 13% rok do roku, z czego w online chcielibyśmy zrealizować 5 miliardów złotych sprzedaży. Pomimo tego, że powierzchnia będzie jednak niższa rok do roku, przewidujemy jednak na koniec roku rzeczywiście spadek powierzchni handlowej o około 10%. Marża handlowa, no cóż, będzie niższa rok do roku, a to też spowoduje niższą marżę na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA. Natomiast podtrzymujemy nasze też plany co do wydatków inwestycyjnych, 1 mld zł na CAPEX w tym roku, z czego 600 milionów to są wydatki na sklepy, 300 milionów na infrastrukturę logistyczną. Widzimy ryzyka, oczywiście, że musimy brać je pod uwagę. To, co jest przez wszystkich państwa widziane, przez wszystkie branże, to negatywny wpływ wojny na wschodzie na gospodarki europejskie, również na inflację, również na ceny energii, a co za tym idzie, może się okazać, że klient ma niższą skłonność do wydawania pieniędzy, bo ma ich po prostu w portfelu mniej. Inne wydatki. Albo oczywiście inne wydatki. Ta energia i jedzenie są zazwyczaj muszą być priorytetowe. Także mamy też zawirowania na rynkach walutowych. Widzimy słabą złotówkę, silnego dolara, czy bardzo silnego dolara, słabsze euro, ale też w porównaniu do złotówki dość silne. Także tutaj te kursy walutowe mają wpływ również na nasze wyniki. Z drugiej strony widzimy też pozytywne rzeczy. Nasze brandy, żaden z naszych brandów nie jest brandem drogim. Albo jest to średnia półka, albo właśnie segment value for money. Więc jeśli klienci będą poszukiwali tańszej odzieży, my mamy to w swojej ofercie, mamy dostosowane ceny, mamy dobrą modową i też, wydaje się, uniwersalną ofertę w naszych sklepach.
A z drugiej strony też widzimy, że w marce Reserve, jeśli model jest idealnie dopasowany do klientki, trafia w gust klientki, to nawet lekka podwyżka ceny nie powoduje, że klientka rezygnuje z niego. Tak, jest to jeden z tych elementów możliwości dla naszej firmy, czy szans, że możemy jednak podnosić ceny, że klient na dzień dzisiejszy widzimy, że akceptuje te nowe, wyższe ceny. No i proszę Państwa, patrząc troszkę dalej, może na rok rzeczywiście 23, oby nie dłużej, widzimy, dużo mówi się o kryzysie, o tym spowolnieniu gospodarczym, o dużych problemach rzeczywiście związanych z inflacją. No wydaje się, że my jesteśmy przygotowani dobrze na nadchodzące możliwe spowolnienie gospodarcze. Zresztą cały czas nad tym pracujemy. Jako firma jesteśmy na pewno ostrożni kosztowo, mocno patrzymy na nasze budżety kosztowe. Teraz zaczynamy etap budżetowania, na pewno będzie to przyszły rok, czas mocnej kontroli i kosztów, i capexu. Natomiast patrząc na firmę, mamy dość unikalny na rynku model biznesowy. No po pierwsze mamy nasze brandy modowe, Reserve, Crop House, Mojito, które wzorują się na najlepszej firmie w branży, a więc na firmie Inditex. I to są wyższe średnie ceny. Tutaj możemy sobie pozwolić na inwestycje w nowe technologie, takie jak RFID, czyli elektroniczna metka. Tutaj zresztą w tych markach, szczególnie w marce Reserve, wykorzystujemy najnowsze trendy też technologiczne. W e-commerce inwestujemy bardzo dużo w markę Reserve, aplikacja, na której się uczymy. I to wszystko z tego modelu, nazwijmy właśnie marek średniej półki, możemy też czerpać dla marki Sinsay. Także mamy pod jednym dachem marki droższe, czy marki średniej półki i markę tańszą Sinsay. Niewiele firm na rynku ma taki model biznesowy. Do tego właśnie wykorzystujemy wspólną infrastrukturę wszystkich tych brandów po to, żeby wykorzystać efekty synergii. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, a więc technologia, która liczy się w każdej branży, również w naszej. Mamy w tej chwili właśnie u nas w firmie ponad 600 informatyków pracujących nad nowoczesnymi technologiami. Także mamy tutaj oczywiście data science, mamy machine learning, mamy business intelligence. Mamy taki nowy też trend, który się pojawił, wydaje się, że bardzo fajny, user experience, tak? Czyli chodzi o to, żeby te nasze strony internetowe, czy też te nasze strony w aplikacji na smartfonach były bardzo user friendly, czyli liczy się to, czy ten przycisk akceptuj jest duży, czy mały, czy jest po prawej stronie ekranu, czy po lewej. Czy tak? Szybko przechodzi się z jednej strony na drugą tak, stronę, bo jest tak. To dosyć istotne to jest dla dzisiaj, naszych klientów, szczególnie młodych klientów. Dzisiaj kluczowe rozwiązanie, żeby właśnie niecierpliwa młodzież miała szybko to, co chce na swoich ekranach. No podam Państwu też może kilka takich przykładów, jak my wykorzystujemy tą technologię. No przede wszystkim to indywidualne zatowarowanie sklepów, czyli nie ma już tego wysyłania wszystkich takich samych modeli do wszystkich sklepów. Teraz patrząc na wzorce historyczne, patrząc na wzorce pogodowe, wiemy, że różne kraje potrzebują różnego towaru, różne miasta potrzebują różnego towaru, w związku z tym patrząc na zachowanie historyczne klientów w danych miastach, dostarczamy indywidualne towary, indywidualnie może zatowarowanie do każdego sklepu. Z drugiej strony to, co jest ważne, no to właśnie to, że potrafimy wysyłać ze sklepów stacjonarnych towar do klienta internetowego i to nasze algorytmy pomagają nam dobrać odpowiednio ten towar. Także z jednej strony mamy jakieś hity sprzedażowe, także magazyn e-commerce'owy wysłał już wszystkie rzeczy, te hity do klienta, ale mamy jeszcze w iluś sklepach ten towar, który jest pożądany przez klienta internetowego, więc sklep może spakować taki towar i wysłać go do klienta. Wcześniej było to tak naprawdę niemożliwe, czyli jak magazyn centralny wysłał cały ten towar, no to niestety resztki dobrych towarów, które by się sprzedały w internecie, utykały nam gdzieś tam w sklepach w mniejszych miejscowościach. Czyli można powiedzieć, że ten towar rotuje szybciej niż wcześniej. Tak, o wiele szybciej rotuje i właśnie rotacja, tak jak mówisz, jest tym kluczowym dla nas wskaźnikiem, żeby ją poprawiać. Z drugiej strony mamy też towary, które nie chcą się sprzedawać z jakichś powodów, tak zwane slow moversy, tak? Więc tutaj kity inaczej, mamy hity i kit. Tak, tak to nazywamy.
Także jeśli wysłaliśmy takie towary, które leżą w sklepie, ale się nie sprzedają, no to mówimy, po co mają zajmować półkę w sklepie, tam chcemy wysłać towar dobrze rotujący, dobrze sprzedający się, więc nie wysyłamy tych towarów do klienta internetowego z magazynu, tylko właśnie sklep odsyła taki towar do klienta internetowego i dzięki temu poprawiamy rotację w naszych sklepach. Co jeszcze? No na pewno, proszę Państwa, kartony, standaryzacja, logistyka. Kiedy koszty kontenerów są tak niebotycznie drogie, no to liczy się, żeby, mówi się potocznie, nie wozić powietrza. Także nasza też tutaj grupa informatyków specjalnie planowała rozmiar kartonów, wypełnienie tego kartonu, jak i również zapełnienie kartonami konteneru, który płynie właśnie z Azji do Europy, żeby no właśnie wozić jak najwięcej towaru, żeby eliminować puste powietrze i w kartonach, i w kontenerach, a więc aby zwiększać efektywność logistyczną. Kolejny przykład to właśnie rozmiarówka, więc patrząc historycznie na to, jaki jest rozkład rozmiarów pożądanych przez klientów, zauważyliśmy, że brakuje nam takich skrajnych rozmiarów, także ostatnio też zwiększyliśmy więcej, mamy większą rozmiarówkę, tą mniejszą, mamy tą skrajnie większą rozmiarówkę, także na pewno ta krzywa rozmiarowa zmieniła się właśnie dzięki temu, że obserwujemy, czy nasi informatycy obserwują te trendy, patrzą, jakie rzeczy się sprzedają, jakich jest więcej, jakich mniej, i odpowiednio do tego dostosowujemy zaopatrzenie naszych sklepów. Bardzo się cieszę. Bo ty wolisz te mniejsze? Tak. Dobrze, i drodzy Państwo, jeszcze chwilka, może chwila o energii, bo mam dużo zapytań, co z energią, jak duży wpływ energii jest na nasz PNL, jakie widzimy ryzyka. No przede wszystkim chyba dobre jest to, że my odpowiednio patrząc na naszą strukturę kosztów, tych kosztów jest energetycznych niewiele. To jest około 3% całości kosztów. No pewnie w związku z tym, że koszty energii rosną, co zauważamy, może to dojść do 6, może 7% całości kosztów, ale nadal jest to niewiele. Nie jesteśmy energochłonną branżą. W związku z tym też widząc te ryzyka, nie zapominamy o nich, mimo że jest tego mało. Znaczy mało zużycia tej relatywnie kosztów energii w całości kosztów. A więc no, koszt wzrostu energii jest różny na różnych rynkach. Niestety jeden z najwyższych wzrost obserwujemy na krajowym rynku, a więc w Polsce. Z drugiej strony widzimy też te ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej narzucane przez Unię Europejską. Na przykład w naszych sklepach niemieckich musimy szybciej wygaszać witryny sklepowe, musimy zamykać drzwi po to, żeby to ogrzewanie nie uciekało na zewnątrz. Tak? Także z jednej strony te nakazy, które musimy wdrażać w innych krajach, przenosimy też na inne rynki. Mamy też opomiarowane nasze sklepy w kontekście i zarówno zużycia wody, jak też zużycia energii, więc możemy też sterować lepiej zużyciem tej energii. No i to, co najważniejsze, no właśnie, dbałość o środowisko, więc w tych nowych magazynach instalujemy najnowsze technologie, a więc oczywiście panele słoneczne, ale też baterie, z których potem zasilamy oświetlenie w tych centrach logistycznych albo nawet pojazdy elektryczne, które podjeżdżają nam do centrów logistycznych. Z drugiej strony podpisaliśmy jeszcze 2 lata temu chyba, w 2021 roku umowę z firmą Fijin Energia na dostarczanie zielonej energii z farm wiatrowych, także ten kontrakt ma wejść w życie od stycznia 2023 roku. Wierzymy, że będziemy mieli rzeczywiście z jednej strony oczywiście zieloną energię, ale też będzie ona znacząco tańsza niż te ceny, które musimy płacić na rynku dzisiaj. I patrząc, drodzy Państwo, na szerszą perspektywę, więc kolejne lata w przód, rok 23, 24, no to co nadal widzimy jako naszą możliwość do rozwoju, to oczywiście internet. I tutaj myślę głównie o marce Reserve, głównie o marce Sinsay. Tam też rozszerzamy liczbę modeli, które są oferowane w internecie, czy też innymi słowy, w internecie mamy najszerszą ofertę produktową. Tak. I kategorii, bo na przykład w Sinsay rozszerzamy do home, do akcesorii właśnie szkolnych, do sekcji beauty, także jest też oferta rozszerzana i szczególnie ona znajduje miejsce właśnie w online.
Ale nie zapominamy też o sklepach stacjonarnych. No właśnie, wierzymy, patrząc na mapę, patrząc na możliwość jeszcze nasycenia rynków Europy Centralnej, ale też nowych rynków, widzimy, że możemy rosnąć na powierzchni przez najbliższe 2-3 lata o 10-15%. Gdzie będziemy rosnąć? No przede wszystkim oczywiście w krajach Europy Centralnej, tak jak mówiłem, nasycanie obecnych rynków, ale też wejście na nowe rynki. I właśnie o tym chciałem pomówić przy okazji tego slajdu. Nasza strategia no, zmienia się diametralnie. Przez wiele lat patrzyliśmy na rynki wschodnie jako te, które dają nam duże możliwości rozwoju przy niskiej konkurencji. Dzisiaj musimy patrzeć na to inaczej. Tracąc rynki wschodnie, tracąc rynek rosyjski, musimy skupić się na rynkach innych, a więc rynki no właśnie południowej Europy i Europy Zachodniej. I jakie mamy plany? Wejście do Włoch jeszcze w tym roku chcielibyśmy, czy zgodnie z podpisanymi umowami mamy możliwość otwarcia pierwszych sklepów marki Sinsay w tym kraju, ale również chcielibyśmy otworzyć w pierwszym kwartale przyszłego roku flagship w Mediolanie marki Reserve. Także marka Reserve również wchodzi już do nowych krajów. Myślimy też o wejściu do Wielkiej Brytanii. Już kończymy podpisywać umowy na otwarcie 3 nowych sklepów rezerw w Londynie, tym razem w centrach handlowych. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, to to, że te sklepy będą rentowne. Pamiętają Państwo, że otwarcie sklepu w Wielkiej Brytanii w Londynie przy Oxford Street rok 2017, to jeszcze było tuż przed erą handlu internetowego, więc zapłaciliśmy, czy podpisaliśmy rzeczywiście dość drogi kontrakt na najem tego sklepu. Dzisiaj rzeczywistość jest zupełnie inna. Te czynsze w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech są dużo, dużo niższe. W związku z tym te nasze business case'y, które rozpatrujemy przy otwarciu każdego sklepu, pokazują, że te sklepy będą rentowne. Jesteśmy w stanie się tam rozwijać no właśnie na plus i na pewno to, co będziemy robić, to patrzeć szczególnie na P&L. Stąd chętnie też przetestujemy, ale liczymy, że z sukcesem rynek włoski, jeśli chodzi o Sinsaya, rynek grecki, jeśli mówimy o Sinsayu, a w kolejnych latach mamy też w planach, no właśnie, kolejne rynki. Będziemy myśleć o rynku hiszpańskim czy portugalskim właśnie dla marki Sinsay. Także no, ambitne plany ekspansji na nowych rynkach w innych już realiach kosztowych. A jak będziemy się finansować, jeśli chodzi o ten wzrost. Rzeczywiście NWZA, które odbyło się niedawno, zaakceptowało nasze plany emisji obligacji zarówno złotówkowych, jak i eurowych. Co chcemy finansować? No oczywiście wzrost nowych sklepów, oczywiście, że wzrost kapitału obrotowego, bo będziemy potrzebować więcej towaru na nowe rynki, więcej towaru na rosnące sprzedaże i w internecie, i w offline. Chcielibyśmy też zmienić trochę strukturę finansowania, mieć więcej długoterminowego na naszym bilansie. No i oczywiście wiadomo, że muszą to być już teraz obligacje zielone, czy tak zwane zrównoważone, a więc nasza strategia ESG, którą wdrażamy, powinna być właśnie finansowana tymi zielonymi obligacjami. Natomiast patrząc na timing emisji, no dzisiaj widzimy, że sytuacja na rynku makro nie jest dobra, oprocentowanie jest bardzo wysokie, ciężko pewnie dzisiaj znaleźć też nabywców na obligacje, więc to nie jest tak, że musimy to robić natychmiast. Otworzyliśmy sobie pewną furtkę, pewną opcję do emisji obligacji. Wydaje się, że dzisiaj z naszego punktu widzenia to najwcześniej moglibyśmy wyemitować te obligacje w drugim kwartale przyszłego roku. I tyle z naszej strony. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. No i zapraszam do zadawania pytań. Pytań jest dużo, dużo ciekawych pytań, także zaczynamy. O ile i w jakim okresie spółka przewiduje podnieść ceny i na jakich rynkach będą one podnoszone? Także pytania o wzrost cen jest dzisiaj dosyć popularnym tematem. Proszę Państwa, podnosimy ceny na wszystkich rynkach. To nie jest tak, że któreś omijamy. Jak Państwo też widzą odczyty inflacyjne, no w każdym kraju europejskim inflacja jest już w zasadzie dwucyfrowa, nawet w Niemczech najbardziej stabilna gospodarka europejska już około 10%, więc podwyżki obejmują wszystkie rynki i wszystkie brandy, oczywiście w różnym stopniu. Tutaj no, zakres podnoszenia cen jest dość duży, jest to między 7-11%. Oczywiście zależy nam na tym, żeby obronić nasze marże handlowe po to, żeby ciągle spółka była rentowna. Tak,
Może też jeszcze dopowiemy, że w Sinsayu patrzymy na te podwyżki cen, ponieważ klient Sinsaya jest bardzo czuły na cenę, więc tam zwracamy uwagę, patrzymy też na naszych konkurentów. I to, co warto dodać, to, że wszyscy konkurenci dzisiaj podnoszą ceny na rynku. No, inflacja nie oszczędza nikogo, wszystkie firmy mają wyższe koszty, w związku z tym muszą też podnosić ceny. Kiedy dokładnie spółka zamierza wejść, otworzyć sklepy w Mediolanie i Londynie? No właśnie, w Londynie zobaczymy, ale to będzie pierwsza połowa przyszłego roku. Natomiast w Mediolanie, tak jak tu na prezentacji było widać, znaczy marka Sinsay powinna być w Mediolanie już w grudniu tego roku, a marka Rezerw w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czy spółka ma podpisane długoterminowe umowy na zakup energii na 2023? I jaki jest udział wytwarzanego przez posiadany OZE w zużyciu ogółem? Jaki spodziewany jest wzrost kosztów z tytułu energii? Więc energia jest na czasie jako temat. Dobrze. Nie mamy długofalowych kontraktów, oprócz tego kontraktu z Fiji, który jest zawarty na wiele lat. I tak naprawdę to ten kontrakt z firmą Fiji powinien nam dać z jednej strony zieloną energię, z drugiej strony w dobrej cenie, z trzeciej strony zabezpieczyć nam energię na całe zapotrzebowanie Polski. Oczywiście, że mówimy przede wszystkim o zapotrzebowaniu na energię w salonach. One są najważniejsze i tutaj nie wszystkie salony mogą być tym objęte, ponieważ w niektórych przypadkach są to liczniki wynajmujących. W związku z tym musimy tutaj już zgodnie z kontraktem kupować energię od właściciela centrum handlowego. Natomiast tam, gdzie możemy, mamy swoje liczniki dla magazynów, dla centrali, dla sklepów. I ten kontrakt z Fiji powinien nam pokryć 100% tego zapotrzebowania energetycznego. Natomiast w spółkach zagranicznych też nie mamy długofalowych kontraktów. Niektóre z nich są tylko do końca tego roku, więc no te podwyżki energii będą dość znaczące w całej grupie. Trudno mi jeszcze dzisiaj powiedzieć jak, no bo za granicą, jak rozmawiam ze spółkami zagranicznymi, no to mogą być wzrosty rzędu 50-100%. Liczę, że ponieważ mamy w Polsce kontrakt z Fiji, ta podwyżka nie będzie rzeczywiście znacząca. Kolejne pytanie dotyczy, czy w e-commerce planujecie poszerzenie produktów, mix i portfolio marek? Portfolio marek nie, będziemy mieć tylko te marki, które dzisiaj mamy, natomiast w każdej marce, ale szczególnie w marce Sinsay i Rezerw, poszerzamy to portfolio produktów. Tak? To jest taka strategia używana zresztą przez wiele firm, że w internecie jest większa dostępność produktów, szersza gama. Także my będziemy robić to samo, ciągle robimy zresztą to samo. Czy otwieracie sklepy internetowe wszędzie, oprócz krajów bałkańskich? Mamy często takie pytanie o Serbię, prawda? Dokładnie. Co z rynkiem serbskim? Już w październiku otworzymy w końcu rynek serbski i później, mając to know-how, wiedzę, jak się robi e-commerce poza Unią Europejską, będziemy też otwierać sklepy w innych krajach, nie tylko krajach unijnych. Także chcielibyśmy mieć internet działający, czy sklepy internetowe z czasem w całej Europie. Także te Bałkany też pokazują, że wychodzimy już poza Unię Europejską. Jaki jest plan przekroczenia planu Sinsay i kiedy rozpoczniecie składanie zamówień na markę Sinsay? Ale o jakie zamówienia chodzi? Właśnie też nie za bardzo mogę zrozumieć to pytanie. Dobrze, może tak tylko. No, Sinsay się rzeczywiście najszybciej rozwija ze wszystkich naszych brandów. To, co widać na slajdzie, że sprzedają nawet już więcej niż marka Rezerw, więc tam zapotrzebowanie na towary jest dość duże. Mamy już cały towar, oczywiście, jeśli chodzi o tutaj zatowarowanie sklepów i e-commerce na ten sezon jesienno-zimowy. Zaczęliśmy już też składanie zamówień na kolejny sezon wiosenno-letni. Dostawy zaczną się pewnie dopiero w styczniu. Kolejne pytanie dotyczy konkurencji. Które firmy są dzisiaj dla Was najmocniejszą konkurencją? Czy widać u nich wzrost zapasów i bardziej agresywną politykę wyprzedaży? Oczywiście zawsze pozostaje tym numerem jeden firma Inditex, ale też ponieważ mamy Sinsaya w naszym portfelu, patrzymy na inne firmy, patrzymy na firmę Pepco, firmę Kik, te, które są rzeczywiście w tej branży, czy w półce value for money. Na dzień dzisiejszy nie widzimy
czy nie mamy tej wiedzy, że żeby było zbyt dużo towarów. Wydaje się, że te towary mogą być sprzedane w dobrej cenie, bo były kupione wcześniej. Myślę o naszych towarach, ale też towarach konkurencji. Nie widzimy dzisiaj walki cenowej na rynku. To jest dobre. Widać, że każdy... No właśnie zaczął się trend już niekoniecznie walki o rynek, o udziały w rynku. Widzimy taki raczej trend ochrony marsz i ochrony rentowności. Tak, wiadomo, że rentowność jest najważniejsza. To, co widzimy z kolei na rynku, ale to dotyczy bardziej fabryk odzieży, to tam zaczyna się zmniejszanie zamówień, czyli że wydaje się, że firmy mają wystarczające ilości zapasów, w związku z tym, a z drugiej strony rośnie niepewność co do przyszłości i te zamówienia na kolejne produkcje no, są jednak mniejsze, także wszyscy producenci starają się dostosować do realiów rynkowych, czy też może do tego, co antycypują jako realia rynkowe, no bo ja powtórzę się, na dzień dzisiejszy nie widzimy spowolnienia zakupów, sprzedaże są dobre, nie widzimy przechodzenia z tych droższych marek do tańszych marek, na dzień dzisiejszy wszystkie nasze marki świetnie sprzedają. Ja jeszcze tylko może dopowiem na temat tej konkurencji, oprócz wspomnianych przez Ciebie marek, konkurencją dla naszej marki Sinsay jest też Primark i też marka Shein, natomiast przewagą naszą w stosunku do tej konkurencji wymienionej zarówno przez Przemka, jak i przeze mnie jest to, że my jesteśmy obecni z Sinsayem zarówno online, jak i offline. Natomiast ci konkurenci z tej półki Value for Money, oni albo są właśnie obecni tylko offline, albo tak jak w przypadku marki Shein, tylko online. Natomiast mamy z rynku sygnały, że klient potrzebuje właśnie takiej omnichannelowego sposobu kupowania zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym. Tak, to prawda. Także no, gracze internetowi też są bardzo silni, omnichannelowi również. Nie widzimy dzisiaj słabości chyba żadnego z konkurentów. Wszyscy są no, mocni i także mamy dużo pracy, bo konkurujemy z najlepszymi na rynku. Kolejne pytanie dotyczy struktury kosztów w cenie zakupu. Koszt bawełny, transportu i płacy. Na ile spadek cen bawełny, kosztów transportu kompensuje dolara? I jaka jest presja na płacy w Chinach? Trudno mi odpowiedzieć tak precyzyjnie na to pytanie. Rzeczywiście to, co dzisiaj widzimy, to zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję, więc też widzimy, że ceny u producentów spadają. Widzimy spadek cen bawełny, widzimy spadek no właśnie marsz producenckich. Nie widzimy dużej presji na wynagrodzenia w Azji. To jest dobre no, dla naszej branży, patrząc na marże handlowe. Wydaje się, że podniesienie cen dzisiejsze, to co my robimy i co robią konkurenci, powinno pozwolić na utrzymanie marż handlowych na podobnych poziomach, jak to było, no nie chcę powiedzieć rok temu, bo rok temu był super rokiem po tym odbiciu po-covidowym, ale patrząc na lata przed covidem, 18-19, myślę, że wszyscy powrócą do tych marż. Stabilizuje się sytuacja rynku transportowego. Transport kontenerów zaczyna być już tańszy. Nie ma tak dużej już inflacji po stronie producenckiej, więc liczymy na to, że w kolejnych miesiącach ta też sytuacja będzie stabilniejsza i to podniesienie cen pozwoli na wypracowanie podobnych marsz jak w 18-19. Tutaj mamy cały zestaw pytań, więc będę czytać jedno po drugim, żeby było łatwiej. W jakim stopniu znaczący przyrost zapasów wynikał z przyspieszenia zapasów kolekcji AW? Podzieliłaś na proste pytanie, ale jeszcze raz poproszę. W jakim stopniu znaczący przyrost zapasów wynikał z przyspieszenia kolekcji jesień-zima? Znaczący, czyli chciałbym, że większość tego wzrostu towarów to było zatowarowanie rzeczywiście jesienią-zimą, no bo już w lipcu, w czerwcu, lipcu mieliśmy towary, które są na jesień i zimę, więc to jest znaczący właśnie przyrost naszych zapasów. W związku z tym już teraz mamy znacząco niższe transporty tych kolekcji, bo mamy już wszystko na magazynach. Jednocześnie, tak jak mówiłem w czasie prezentacji, 84% całości naszych zapasów to są kolekcje jesienno-zimowe, więc jest to rzeczywiście świeży towar, tylko
wcześniej o te 2-3 miesiące sprowadzone. Czyli jesteśmy po bezpiecznej stronie na najlepszy okres, jeśli chodzi o sprzedaż, bo święta, Black Friday. Także... I kupione jeszcze przy niższym kursie dolara niż dziś. Dokładnie tak. Czy w trzecim kwartale powinniśmy zobaczyć spadek zapasów na metr kwadratowy w ujęciu kwartał do kwartału? Tak, powinniśmy zobaczyć spadek zapasów w trzecim kwartale. W jakim stopniu wzrost skali zakupów kolekcji oraz relatywnie niska inflacja na rynkach sourcingu wspiera negocjacje poziomu cen dolarowych zakupu kolekcji? Wspiera znacząco, to znaczy rzeczywiście właśnie mamy takie czasy szybkich, gwałtownych zmian. Jak rośnie koszt kontenerów, no to on rośnie bardzo w krótkim czasie, bardzo mocno. Teraz widzimy, że się odgina w drugą stronę. Wzrost produkcji czy cen produkcyjnych u producentów był też gwałtowny i szybki. Dzisiaj szybko, gwałtownie spada. Także no, tych turbulencji jest dużo. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście o wiele łatwiej, o wiele taniej jest kupić w ujęciu dolarowym te towary na rynku. No mówię, ten popyt rzeczywiście się znacząco zmniejszył. Czy w związku ze znaczącą aprecjacją dolara również do walut krajów sourcingu rozważacie rozliczenie w walutach lokalnych? Czyli pytanie jest, czy będziemy rozliczać się z krajami azjatyckimi w ich lokalnych walutach, między innymi w juanie? Nie, dlatego że powiem Państwu, że no właśnie, mimo pewnych prób robionych przez banki centralne, żeby te swoje waluty lokalne uaktywnić, nikt z producentów nie chce jednak tych walut lokalnych z jakiegoś powodu. Zresztą no pewnie wynika to z tego, że nawet jak fabryki są w Chinach, no to kupują materiały w innych krajach, nie wiem, bawełnę w Indiach, tak, czy gotowe materiały w innych krajach, więc tak muszą mieć wymianę dolarową. Także na dzień dzisiejszy tylko dolar pozostaje tam rzeczywiście tą główną walutą rozliczeniową i na dzień dzisiejszy jeszcze żadnego kontraktu nie zmieniliśmy i na razie się nie zapowiada na to, żebyśmy mieli inne waluty niż dolar. Czy odczuwacie już spadek spotowych cen frachtu? O tym już mówiliśmy, tak. Że tak, zauważamy. Nie wiem, czy chcemy coś jeszcze dodać? Nie, tylko tak, że zauważamy. Ile wyniosły w drugim kwartale koszty marketingu w relacji do przychodów i jak ten wskaźnik zmienił się w ujęciu rocznym? No to były znaczące koszty rzeczywiście rzędu, no dużego rzędu, tak do obrotu powiedziałbym, że około... Do całości, inaczej, bo zaczynam się plątać, bo myślę o dwóch obrotach. Obrót całościowy i obrót internetowy. Zawsze raczej mówimy o tym wydatku, jeśli wydajemy na digital marketing, to porównujemy to do sprzedaży internetowej i o tym chciałbym powiedzieć. Więc my mieliśmy na taki wskaźnik swego czasu 8%, potem zwiększyliśmy udział digital marketingu w sprzedaży internetowej nawet do 14%, ostatnio trochę więcej. Dzisiaj wracamy do jednak niższych wskaźników, będzie to lekkie 15% całości. Także mieliśmy rzeczywiście dość duże, mocne na 100% wydatki na marketing digitalowy w drugim kwartale. Jaki wzrost kosztów funkcjonowania sklepów na metr kwadratowy budżetujecie w przyszłym roku, mając na uwadze oprócz powszechnego otoczenia inflacyjnego znaczny wzrost płacy minimalnej? Jeszcze nie mam dokładnych danych, bo dopiero zaczęliśmy proces budżetowania, natomiast wydaje się, że to będzie minimum 15%. Takie inflacyjne, takie, które dzisiaj tak widzimy, rzeczywiście 15% inflacyjne, pewnie to się wprost przełoży na nasze koszty. Posiadacie znaczne należności wobec kontrahenta, który przejął biznes w Rosji. Co w waszym odczuciu ogranicza ryzyko spłaty do końca maja 2023? Przede wszystkim to, że ten dług jest obsługiwany na bieżąco. Mamy cotygodniowe wpłaty od tego kontrahenta, więc no właśnie ta historia spłat powoduje, że no i krótki okres czasu do zamknięcia całości tutaj należności powoduje, że uważam, że ryzyko jest no w miarę ograniczone. Jeszcze jedno pytanie do tego tematu. Czy te należności można odzyskać szybciej, na przykład przez faktoring? Przez faktoring nie, no to jednak jest tak ryzykowne dla innych firm, które jak rozumiem nie chcą tutaj wchodzić, zresztą nie mieliśmy takich rozmów z nikim. Nie, no musimy poczekać, aż te należności spłyną po prostu od tego kontrahenta. Może uda się troszkę szybciej, ale zobaczymy.
Prośba o komentarz dotyczący obecnej różnicy marży brutto na sprzedaży pomiędzy Sinsejem a pozostałymi markami. I jak różni się marża po kosztach marketingu i logistyki pomiędzy właśnie Sinsejem a pozostałymi markami? No tutaj nie chcę odpowiadać na to pytanie, jest to bardzo szczegółowe. Poproszę, zatrzymamy to dla siebie. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania, następnej osoby. HM testuje opłaty za zwroty przy zwrocie w internecie. Czy LPP albo też cały rynek może pójść w tym kierunku? Ale Państwo mają świeże to pytanie. Ja widziałem ten temat wczoraj chyba. Tak, a jeszcze na dodatek nie tylko HM, ale Inditex i Zalando to samo w tym samym kierunku zmierzają. Tak, tak. Widzimy ten trend na rynku. No powiem tak, jeśli będzie to trend ogólny, który wszyscy wprowadzą, no pewnie my też, tak jak reszta rynku, to wprowadzimy. Na razie jeszcze mamy darmowe zwroty i jeszcze, no nie, ponieważ jest to świeży temat, że zrobiło to też firma H&M, no to my o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale widząc ten trend, my zawsze widzimy, że no trendy trzeba szanować, więc pewnie z czasem tak, też to wprowadzi. Z czego wynika mniejsza powierzchnia na koniec roku versus poprzednie oczekiwania? No właśnie z tego, że mieliśmy bardziej ambitne plany wzrostu Sinseya, one trochę zostały zweryfikowane przez rynek. Czy moglibyśmy rosnąć szybciej, ale z drugiej strony patrząc na wydatki capexowe, na tę niepewność, stwierdziliśmy, że będziemy otwierać tylko te sklepy, w których na pewno no, ten zysk się pojawi. Tak? Także mniejsze ryzyko, mniej troszkę sklepów, no ale niemniej jednak nadal szybki, dynamiczny rozwój. Pierwotnie mieliśmy chyba w naszych planach otwarcie ponad 400 sklepów Sinseya, teraz mówimy o około 300 sklepach Sinseya, czyli otwieramy de facto no, prawie jeden sklep dziennie, nadal jest to szybko. Powraca pytanie o energię. Prośba o doprecyzowanie wspomnianych 3% kosztów energii. Należy rozumieć łącznie z kosztami energii zaszytymi w opłatach czynszowych? Nie, w opłatach czynszowych nie mamy energii, one zawsze są w innej pozycji kosztowej, więc jeśli bierzemy wszystkie wydatki na energię, magazyny, biura, jak i sklepy, niezależnie czy płacimy dla firmy energetycznej, czy płacimy dla landlorda, czyli właściciela galerii handlowej, to wszystko mamy na oddzielnych fakturach, więc jak weźmiemy wszystkie koszty energii i porównamy do całości naszych kosztów, myślę o kosztach SG&A, no to na dzień dzisiejszy, czy w pierwszym półroczu było to około 3% całości wszystkich kosztów. Więc jak to, jeśli się to zwiększy nam o 100%, no to może stanowić właśnie 6% całości kosztów. Mamy bardzo ciekawe pytanie. Jak księgowane są płace informatyków, którzy pracują nad rozwojem własnych systemów IT? Czy ich wynagrodzenie? Pytanie, czy to kontrakt, czy B2B, czy umowa o pracę? Jak księgowane w kosztach payroll, czy też ta część płacy za czas spędzony nad rozwojem własnego systemu IT jest kapitalizowana przez CAPEX, bilans? Jeżeli tak, to jaka była kwota rok temu, przez rok? No to są bardzo takie szczegółowe i wrażliwe informacje, więc nie chciałbym tak wprost udzielać odpowiedzi ani oczywiście o kwotach. Ogólnie rzecz biorąc, większość kosztów informatyków, większość ich wynagrodzeń idzie w bieżące koszty, tylko niewielka część jest kapitalizowana, jeśli są to projekty długofalowe, trwające rok czy dłużej. Możemy też jeszcze powiedzieć, że mamy dwie spółki IT. W jednej są osoby pracujące u nas na umowę o pracę, w drugiej na bardzo popularny wśród informatyków B2B. Kolejne pytanie. LPP ma dużą siłę finansową, a wyceny spółek mocno uatrakcyjniły się. Czy biorą Państwo pod uwagę akwizycje? Kazus Artmana z 2008 roku. Jeśli tak, to w jakich obszarach produktowych? Nie, nie myślimy o akwizycjach, nie myślimy o kupowaniu innych brandów ani innych firm. Nasza strategia jest bardzo prosta. Chcemy rozwijać te brandy, które mamy dzisiaj w portfelu, nie tracić, jak to się ładnie mówi, tego fokusu, tego tak koncentrujemy się na rozwoju organicznym. Rzeczywiście przejęliśmy Artmana w 2008 roku. Było to trudne przedsięwzięcie, no bo chyba przez rok czasu
było robione łączenie firm. Wiemy, jak dużo energii musimy poświęcić na łączenie się z inną firmą, więc wolimy większy efekt, lepszy efekt mamy na rozwoju organicznym. Te wzrosty sklepów o 10-15% rok do roku, wzrosty e-commerce'u są dla nas wystarczające, także tak długo jak widzimy możliwości wzrostu organicznego, nie myślimy o fuzjach ani o przejęciach. Jak zachowuje się klient na rynku niemieckim i UK versus inne rynki? Poprawnie się zachowuje. Na pewno na rynku UK jest bardziej modowy, na rynku niemieckim bardziej klasyczny, jeśli chodzi o modę. Tak, ja myślę, że to jeszcze pytanie ma podtekst taki troszkę, no właśnie, tych nadchodzących kryzysów. Powiem w ten sposób. My widzimy rzeczywiście trend, że kryzysy przychodzą zazwyczaj z zachodu, czy czyta się, że bardziej na zachodzie Europy te ekonomie bardziej cierpią z powodu no właśnie ograniczenia przez klientów zakupów już teraz. No, do rynków Europy Centralnej jeszcze to nie dotarło. Niestety te wszystkie trendy również dochodzą do nas. Natomiast my widzimy całkiem dobre sprzedaże w sklepie w Londynie, widzimy rosnące sprzedaże w sklepach niemieckich. Co to może oznaczać? My to troszkę odczytujemy tak, że w cięższych czasach klient potrzebujący jednak tańszego towaru szuka takich zamienników, brzydko przepraszam, powiedziałem, ale tańszych towarów, które niekoniecznie są markowe albo te marki nie są dla nich znane. Patrząc na nasze marki, markę szczególnie Reserve, myślę o Niemczech i o Wielkiej Brytanii, która marka to jest mniej znana, ale oferuje dobrą jednak tę wartość, cenę do jakości. My tam jesteśmy fajnie spozycjonowani, czyli z jednej strony nasz brand zaczyna być już trochę rozpoznawalny, z drugiej strony jesteśmy dobrą alternatywą, bo jest to rzeczywiście średnia półka dla innych brandów. No i właśnie może to jest odpowiedź, dlaczego my nie widzimy gorszego zachowania klientów na rynkach zachodnich jeszcze dzisiaj, chociaż prasa zachodnioeuropejska tak mocno o tym pisze. No właśnie dlatego, że mamy dobry towar w dobrej cenie i jesteśmy alternatywnym rozwiązaniem dla innych, bardziej znanych brandów. Kolejne pytanie dotyczy prośby o wyjaśnienie zmiany w kapitale obrotowym w ciągu kwartału. No tak, te zmiany w kapitale obrotowym wynikają przede wszystkim z tego, że pozbyliśmy się spółki rosyjskiej, więc powstały te duże należności na bilansie ze sprzedaży towaru do tamtej spółki. Z drugiej strony mamy więcej tego towaru, szybciej zatowarowanie, więc mamy należności rosnące i zapasy rosnące, a więc część z gotówki przesunęła się w stronę zapasów. W kolejnych kwartałach będzie po prostu zamiana w drugą stronę. Kapitał obrotowy z zapasów należności zamieni się znowu na gotówkę. Także odpowiedź jest taka, mamy więcej zapasów niż zazwyczaj i mamy należności od spółki rosyjskiej. Czy istnieją placówki sklepów stacjonarnych, które przynoszą straty, czy wszystkie są rentowne? Są też takie, które przynoszą straty, ale ponad 95% są to sklepy rentowne, co nas cieszy i takie sklepy rozwijamy. Ale to jest taki, powiedziałbym, w naszym przypadku business as usual. My cały czas przeglądamy nasze sklepy pod kątem rentowności. Te, które są nierentowne, albo właśnie renegocjujemy czynsze, albo jeśli umowa dochodzi do końca, zamykamy je. Pewnie tutaj warto też wspomnieć, że to, co się zmieniło na rynku nieruchomości, co nas cieszy, to jest to, że te kontrakty wynajmu sklepów są krótsze. Tak? Jest to nawet czasem 2 lata, zaczyna być standardem okres 3-letniego najmu, czyli mamy rzeczywiście w przypadku jakiejś pomyłki, że ten sklep nie performuje jak chcieliśmy, ma straty, możemy w miarę szybko taki sklep zamknąć. 2 pytania odnośnie marketingu. Czy koszty marketingu online mogą być zmniejszone przy uruchamianiu sklepów stacjonarnych? Tak, jak najbardziej. To znaczy my widzimy to, o czym ty mówiłaś, Magda, wcześniej. Ten omnichannel, który jest ważny dla klienta, czyli z jednej strony przez ostatnie lata widzieliśmy, że sklepy wspierały to, żeby klient przechodził do internetu. Były dużo reklam w sklepach, spróbuj naszej aplikacji, zobacz nasze witryny www. Teraz widzimy taki trend trochę w inną stronę, czyli że to internet zachęca też klientów do odwiedzania sklepów. Także te oba kanały zaczęły mocno ze sobą współpracować, myślę, offline i online. Także widzimy
Co widzimy? Widzimy to, że z jednej strony zaczyna być wprowadzana opłata za zwrot towaru, jeśli wysyłamy go kurierem do firmy, ale jeśli oddajemy go w sklepie, to jest to za darmo i pewnie to jest też sposób zachęcenia dla klienta do wejścia do sklepu. Z drugiej strony też no właśnie widzimy, że sklepy stanowią bardzo mocne wsparcie internetowe w takim sensie, że klienci chętniej kupują przez internet, jeśli widzą sklep, tak, że jest to rzeczywiście firma, która również w tym realnym świecie istnieje, nie jest to jakaś tam firma, która no nie wiadomo czy nie zniknie zbyt szybko. Także te sklepy dają dużą pewność dla klienta i my rzeczywiście widzimy no takie w sumie wzajemne napędzanie się obu tych kanałów dystrybucji. Nawet patrząc właśnie na Sinsay'a, kiedy mamy 40% obrotów generowanych przez internet w tej marce, to widzimy, że po prostu jest go bardzo dużo, ale to jest dla nas sygnał, że to znaczy, że sklepów offline'owych jest za mało. Musimy ich troszkę dobudować. Myślę, że ten taki normalny wskaźnik, który no przynajmniej jest w innych markach, to takie 30%. 30% online'u, 70% offline'u. Więc no właśnie, widać, że gdzie możemy jeszcze dobudowywać sklepy fizyczne. Kolejne pytanie. W jaki sposób grupa zakłada partycypację w recyklingu odzieży? Czy planowane są zachęty do wsparcia aftermarket, w tym dla dotychczasowych klientów? To jest szerokie pytanie. Nie wiem, czy będę w stanie na wszystko odpowiedzieć. Ty pewnie bardziej znasz tą tematykę, Magda. Natomiast wiem, że co, zaczęliśmy współpracę z jedną firmą, która zajmuje się recyklingiem odzieży. Natomiast sam recykling odzieży sam sobie jest bardzo trudnym. Jest bardzo trudnym, tak? Bo tam wchodzi ileś... Czy ta odzież jest budowana z kilku różnych tkanin czy materiałów. Jeśli jest 100% bawełny, o wiele łatwiej poddać recyklingowi, czy też 100% poliestru, niż jeśli jest skład mieszany. A zazwyczaj, żeby odzież dobrze się nosiła, jest właśnie ten skład mieszany. Więc dlatego też zaczęliśmy właśnie współpracę z polskim startupem, która ma, ta współpraca ma nam pomóc rozwiązać właśnie problem recyklingu. Natomiast mimo tego, że temat jest trudny, nie uciekamy od niego, wiemy, że to jest bardzo, bardzo ważne, więc śledzimy różnego rodzaju nowinki technologiczne w tym zakresie, rozmawiamy z wieloma organizacjami i właśnie firmami, tak jak ten wspomniany startup, żeby umieć ten recykling przeprowadzać. Na dzień dzisiejszy te zwroty odzieży, które odbieramy w sklepach starą, zużytą odzież, jest to zazwyczaj przekazywanie do instytucji charytatywnych. Kolejne pytanie. Całkowita powierzchnia po drugim kwartale wynosi 1 459 000 metrów kwadratowych, a po pierwszym kwartale 1 458 000 metrów kwadratowych. Z czego wynika ta niewielka zmiana w drugim kwartale pomimo szybkiego rozwoju? No właśnie z tego, że odłączaliśmy sklepy, znaczy wyjęliśmy sklepy ukraińskie. Na koniec pierwszego kwartału jeszcze sklepy ukraińskie były w naszej bazie jako wszystkie otwarte, liczyliśmy, że będą otwarte, później skorygowaliśmy tą bazę w drugim kwartale, zostawiając tylko te sklepy, które rzeczywiście pracują, więc stąd też zmniejszenie no właśnie rynku, liczby sklepów z rynku ukraińskiego w drugim kwartale, które wpłynęło na te dane statystyczne. Jakie są kierunkowe cele ESG dla planowanej emisji obligacji w kwocie 500 milionów złotych, jeśli nie, kiedy będą one określone? Są już określone, pewnie musimy je doszczegółowić. Jest to oczywiście budowa zielonych magazynów, pozyskanie zielonej energii, przejście na pojazdy zeroemisyjne. No jest kilka tych elementów. Myślę, że to jeszcze do tego wrócimy na kolejnych konferencjach. Czy rynek niemiecki jest ogólnie rentowny? Jeśli tak, to kiedy osiągnęliście tam rentowność? Jest rentowny, osiągnęliśmy rentowność w ubiegłym roku 2021, kiedy wzrosła znacząco, wzrósł udział online w sprzedaży, ale jednocześnie w czasie COVID-u zrobiliśmy reorganizację spółki, obniżyliśmy tam znacząco czynsze. I to było dzisiaj ostatnie pytanie. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy udział w naszej konferencji, za liczne i bardzo ciekawe pytania i zapraszamy na naszą kolejną konferencję przedświąteczną już w grudniu. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.